Przed tygodniem drużyna Dariusza Banasika zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec. Teraz mierzyła się z innym rywalem z Fortuna pierwszej ligi, Puszczą Niepołomice. Ten mecz również zakończył się bez rozstrzygnięcia, ale nie wynik był tutaj najważniejszy. Patrzymy na te aspekty motoryczne, tak, bo dosyć mocno trenowaliśmy w tygodniu. Treningi dwufazowe i wiadomo, że zawodnicy są zmęczeni, było sporo błędów, ale też było sporo takich sytuacji, po których mogliśmy też bramki zdobyć i wydaje mi się, że wynik tu jest sprawiedliwy i pewnie zarówno jak i my, jak i Puszcza jest bardzo zadowolona z tego sparingu, bo mogliśmy zagrać na naturalnej nawierzchni. No i oceniam to oczywiście pozytywnie. Oba gole padły w drugiej połowie spotkania. Wynik w 67 minucie otworzyli goście, a do radomskiej siatki trafił Łukasz Szczepaniak. Zaledwie 8 minut później radomianie zdobyli wyrównującego gola, a na listę strzelców wpisał się Maciej Górski. W tym meczu więcej bramek już nie padło. Radom jak Puszcza 1-1.